Witam wszystkich. No i dwóch pacjentów zostało. Czekała na operację. Także rozbierzemy sobie tego pacjenta. Starszy brat Ariston. Dużo większy niż tamten. Podgrzewacz wody. A praleczka zostanie na koniec. Także zabieramy się za demolkę. Pacjent przygotowany do rozbiórki, także rozbieramy go. I tak, pacjent ołupany do samej kości. Tyle śmieci, tyle wszystkiego. Zabieram się teraz za rozkręcenie grzałki. Zobaczymy, co tam w grzałce jest. No i zabieram się za rozbiórkę tej grzałki. Ostatnio nie nagrałem, jak rozbierałem całą grzałkę. No bo oczywiście zapomniałem telefonu włączyć. Nie zauważyłem tego, że się nie włączył. No i się nie nagrało. No co zrobić? Taki mamy klimat. Mosiądz, w środku jest pręcik stalowy. Nie chce się odkręcić, no to go utniemy. Z drugiej strony tak samo. Tak to wygląda. Taki kawałek mosiądzu. Rureczka ładna. To wrzucimy do bojlera do środka.
Tu jest tak samo kawałek metalu. Szelka. Tu jeszcze odkręcimy imbusikiem. I tak, to mamy mosiądz. Tu jest mosiądz. No i tak jak w tamtym, styki będą srebrne, tylko trzeba coś, trzeba wszystko wydubać, oczywiście. Odłożę sobie je na bok na razie. Tu jeszcze kawałek metalu.
No i podsumowanko. Blachy z bojlera ważą już 5,780 kg. Tarujemy. No i teraz bojler. Bojler waży 16 kg. Także ładny wynik z takiego bojlerka. Oczywiście na złomie bojlerów w całości nie skupują, no bo wiadomo, tam mogą być różne cuda. Dlatego ja wycinam dziurę tu, kawałek blachy i jest pojemnik na drobny złom. Także pakuję drobny złom i dopiero wtedy w całości wyrzucę. Także ważymy dalej. Mosiądz zapakowany. Oj. Mosiądzu mamy 0,155. To wrzucam jako miedź mix, bo wiem, że mi to przyjmą, jak nie jest dużo wrzucone takich grzałek. Także zobaczymy, ile tej miedzi. I miedzi jest 0,285. Także tyle pacjent oddał. Śmieci, no wiadomo, co nie miara, ale pozbiera się do worka, pójdzie do segregacji. Niech oni to segregują dalej. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do widzenia i do następnego razu. I oczywiście zapomniałem o kabelku. Kabelek krótki. Myślałem, że będę je skurował tak samo, żeby sprawdzić, ile tego będzie, ale jednak nie będę tego robił. Kabelki wrzucam do kabelków i polecam do kogoś innego. Niech ktoś inny sobie obiera, niech ktoś inny zarobi. Także jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie. Do widzenia.